Witam was bardzo serdecznie w 21. odcinku naszej serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Ja jestem Sarge i udamy się na planetę Veldin, aby zakończyć sobie już dzisiaj grę, aczkolwiek nie jest to ostatni odcinek tej serii, bo po tym materiale jeszcze będzie jeden, w którym już tak naprawdę dobijemy sobie do poziomu 100%. I przy okazji też pokażę wam złote bronie pozostałe w następnym odcinku i wszelkie dodatki, które są odblokowywane po ukończeniu gry, w tym także właśnie na 100%. Ale na razie zajmijmy się ostatnią planetą. Tak naprawdę wracamy na pierwszą, bo na planetę Veldin, czyli na tą pierwszą planetę, gdzie Ratchet w ogóle mieszkał przez cały ten czas. Teraz okazuje się, że Drake postanowił tą planetę Ratcheta zaatakować, no i musimy ją przede wszystkim ocalić właśnie przed Drake'em, a przy okazji całą tak naprawdę galaktykę ocalić przed jego niecnymi planami. Tutaj będziemy musieli zdobyć jeden ostatni już skill point w tej grze, no i trzy ostatnie złote śrubki i będziemy mieli wszystkie sekrety zebrane. Ta planeta jest nam już doskonale znana, przynajmniej jej część, bo za pierwszym razem, kiedy tutaj graliśmy, to tylko do tej północnej części doszliśmy, a teraz będziemy mogli jeszcze tutaj cały obszar zwiedzać, więc mimo wszystko jest tutaj troszkę nowych rzeczy, no i też planeta wygląda nieco bardziej mrocznie, bo widzicie, że niebo jest czerwone praktycznie. No a poza tym jest tutaj też więcej przeciwników, którzy stanowią większe zagrożenie, aczkolwiek my sobie poradzimy. Oczywiście spróbuję tutaj zebrać. Jest warsztat naszego Ratcheta, jak żeby inaczej. Tutaj widzieliśmy na infobocie Drake'a, ale oczywiście już go tutaj akurat w tym miejscu nie ma. No i lecimy w takim razie, słuchajcie. I od razu powiem, na czym polega ten skill point tutaj na tej planecie, bo będziemy go już zaczynali robić. Mianowicie tych latających przeciwników, jednego z nich tutaj widzicie, muszę pokonać za pomocą klucza. Trzeba w sumie 10 przeciwników tym kluczem zlikwidować, więc na razie mamy pierwszego, jeszcze 9, jeśli w ten sposób załatwię, to wtedy odblokuję sobie ostatniego skill pointa i dostanę przy okazji trofeum za zdobycie wszystkich 30 skill pointów w tej grze. Tutaj mamy od razu kolejnego. Muszę jednocześnie uważać na te ich ataki, bo sami widzicie, że mogą nas trafić dość łatwo. I teraz tak, tutaj oczywiście mogą się pojawiać obszary malutkie na szaro, ale nie martwcie się, niczego tutaj nie pominę. Zrobię wszystko, co się da, żeby grę ukończyć na 100%. Tych przeciwników bez problemu załatwiamy Pyrestorem. Tutaj widzę, że są jeszcze naboje. Dobra. I nie marnujemy naboi na tych przeciwników, tylko właśnie podejdźmy do nich i spróbujemy ich załatwić kluczem. Trzeba naprawdę uważać, bo kurde, tutaj tracę te zdrowie. Dobra, udało się. To już zdaje się, że czterech zlikwidowałem. Nie liczę tak do końca, ale tak mi się wydaje. Dobra, mamy piątego najprawdopodobniej. Tam już widzę, że czeka na nas ten statek. Zniszczymy go oczywiście za pomocą Rhino. Lecimy dalej. Tutaj wprawdzie nie muszę wchodzić, ale zbiorę sobie wszystkie śrubki. Nie mogę sobie tego odmówić. Mimo, że oczywiście już ich nie potrzebuję tak naprawdę. Będę potrzebował jeszcze trochę śrubek na złote bronie, ale już zdecydowanie mam wystarczającą ilość. Dobra, na tamten czołg. Wow, on aż tutaj kurde mnie widzi. Niesamowite. Na ten czołg wykorzystamy oczywiście Rhino. Zrobimy tutaj troszkę użytek z tej naszej broni, no bo też w końcu po to ją kupiliśmy, żeby z niej pokorzystać. A tutaj naprawdę jest tylu przeciwników, że to prawdziwa radocha używać tutaj właśnie Rhino. Teraz jest tak, tutaj mamy kurczę tych przeciwników. Nie wiem czy kurde... bo tam mamy jeszcze ten czołg. Nie wiem, czy się wdawać w bezpośrednią walkę. Spróbuję może. To jest bardzo ryzykowne, co ja teraz robię, bo mogę mocno oberwać.
Dobra, ładnie. Nie najgorzej, nie najgorzej poszło naprawdę. Dobra, już tego jednego to załatwię Rhino, bo chciałem ten czołg jednak zlikwidować, żeby mieć go z głowy. Nie chcę tutaj stracić też właśnie za dużo zdrowia. A jeszcze będziemy mieli tych przeciwników pełno tak naprawdę, że równie dobrze mogą ich wszystkich załatwić za pomocą dowolnej broni. Wow, jeszcze tutaj mamy, kurde, ten statek. Dobra, jak wygląda sytuacja? No tutaj też rzeczywiście malutkie obszary na szaro, ale niczego tam już nie znajdziemy ciekawego. Tutaj trzeba będzie użyć jeszcze Trespassera. Ostatnie tak naprawdę już użycia tego gadżetu w tej grze. Dobra, zastanówmy się, jak to zrobić. Poustawiajmy to jakoś. Okej, bez większych problemów się udało. Lećmy dalej. Już się też nie mogę doczekać, jak będę mógł wam pokazać pozostałe 5 złotych broni i chociażby to, jak będzie wyglądał złoty Devastator, bo złoty Devastator też naprawdę sieje spore zniszczenie i jest tak naprawdę niewiele gorszy od Rhino po tym ulepszeniu na złoto. No ale to dopiero w następnym odcinku, jak już będziemy mieli okazję wstąpić do sklepu, który ma nie 5, a 10 złotych broni w ofercie. Trzeba najpierw grę skończyć, tak jak już niejednokrotnie mówiłem. Tutaj oczywiście... I got some great bargains for you today. Oczywiście zregenerujemy sobie amunicję. Nie, kurde, nie chciałem tutaj spadać. Musimy najpierw użyć Hydro Displacera, żeby obniżyć poziom wody, bo tam jest przycisk, z którego trzeba korzystać. To wejdźmy sobie tutaj. Nie będę do Quick Selectu przenosił, tylko... Weźmy tutaj Hydro Displacer. I proszę bardzo, tamten właśnie przycisk na dole muszę teraz wcisnąć, używając tej specjalnej zdolności klanka. No, nawet tutaj nam wyjaśniła gra, że musimy właśnie Power Slam wykonać. I tak też zrobiłem. Aha, tutaj mam kolejnych tych przeciwników. Dobra, spróbuję jeszcze ich tutaj załatwić. Mogłem najpierw zlikwidować właśnie tych pomniejszych przeciwników tutaj. Dobra. No i mamy skill pointa, słuchajcie. To już jest ostatni skill point w tej grze, więc powinniśmy zgarnąć trofea. Najpierw Going Commando, czyli skill point za... Znaczy trofeum za tego skill pointa. I Skillful, złote trofeum za odblokowanie wszystkich 30 skill pointów w grze. Taka ciekawostka, Going Commando to jest podtytuł drugiej części. Bodajże w Stanach Zjednoczonych był taki tytuł. Ratchet & Clank 2 Going Commando, bo w Europie... był zastosowany inny tytuł. Też te tytuły się czasem różniły w przypadku niektórych gier i tak było właśnie w przypadku drugiego Ratcheta między innymi. I tutaj widzicie sami, no tych przeciwników jest jeszcze pełno, więc nawet jeśli bym do tej pory jeszcze nie zgarnął tego skill pointa, to jest tutaj pełno okazji do tego, żeby ich zlikwidować tym kluczem. Ale starałem się to zrobić możliwie jak najszybciej. Ależ tutaj Rhino idealnie po prostu się nadaje. Patrzcie, ilu tu ich jest. Dobra, tam to też zniszczone i jeszcze jeden koleś tutaj przed nami. A oprócz tego mamy tutaj już pierwszą złotą śrubkę na tym etapie do zdobycia. Tylko tak, tutaj potrzebuję też odpowiedniej broni, mianowicie Tauntera. Ekwipujemy i teraz patrzcie. Odwracam uwagę tej przerośniętej żaby i ona mi wcisnęła przycisk, który odblokował przejście. I teraz mogę tu się dostać właśnie do złotej śrubki. Więc bez Tauntera bym tego nie zrobił. Okej.
Akurat w porównaniu do niektórych poziomów tutaj te złote śrubki są dość łatwo do znalezienia, chociaż trzeba by było się tutaj też domyśleć oczywiście. No, ja to też mówię tak z perspektywy osoby, która już zna doskonale lokalizację tych śrubek. Przy pierwszym podejściu może nie jest to takie proste, chociaż też pamiętajmy o tym, że z użyciem gadżetu Mapomatic jest też łatwiej. No chociaż patrzcie, no tutaj macie teoretycznie pokazane, gdzie są śrubki, a nie widzicie teraz, jak się tam dostać, więc dopiero później się tego dowiemy. Czekajcie, bo tutaj mamy kolejnych przeciwników, więc muszę od razu przygotować broń. Zanim tam jeszcze wejdę, to właśnie ich załatwić. Dobra, zdjęty. Szczerze mówiąc, przydałoby się leczenie, bo dość mocno oberwałem po drodze, kiedy próbowałem właśnie tego skill pointa odblokowywać. No ale myślę, że jeszcze będzie okazja do wyleczenia się. Aha, tutaj trzeba wykonać ten skok. Oj, tutaj widziałem ten statek. A właśnie, mamy znowu przeciwników. No to siejemy zniszczenie za pomocą Rhino znowu. Absolutnie bez jakichkolwiek szans. Dobra, już myślałem, że nie dolecę, ale na szczęście się udało. Ciekawostka, że właśnie nie wypada amunicja do Rhino i trzeba ją jedynie kupować. Przynajmniej tutaj, ale chyba w ogóle nie wypada. I teraz właśnie tutaj musimy iść. Trzeba się wrócić, żeby zdobyć jedną złotą śrubkę. Proszę bardzo, i mamy śrubkę na górze. Pokażę wam może na mapce, że to jest tutaj teoretycznie. Więc tak jakby na terenie już niby zwiedzonym, a jednak jest tutaj coś jeszcze właśnie. Dobra, jeszcze tutaj przeskoczyć. I teraz dopiero idziemy tu, gdzie powinniśmy. Swingshota trzeba oczywiście użyć. No, uwaga znowu na tych przeciwników. Okej. Żadnych problemów. I tutaj też użyjemy Trespassera. Nie wiem, czy przypadkiem już nie ostatni raz w tej grze. Przekonamy się jeszcze. Ale dobra, zróbmy to. Jak to teraz będzie tutaj działać? Dobra, spróbujmy na dobry początek coś takiego ustawić. A nie, bo tak to nie może być, bo wtedy tu będzie zasłaniać. Może coś takiego. Tak też nie będzie, to może właśnie tak. I proszę. Całkiem dobrze mi idzie z tym Trespasserem. Kiedyś pamiętam, że jak byłem młodszy, to przy niektórych tych zagadkach się głowiłem dużo dłużej niż dzisiaj. No ale to chyba jest naturalne. Tutaj widzę, że znowu detektor metalu do użycia. No ale nie będziemy tego robić, nie potrzebujemy absolutnie śrubek. To nic nie ma, ale po drugiej stronie już wrogowie oczywiście. Zwróćcie uwagę, używam teraz właściwie Rhino. Nie mam naboi do Rhino, ale wyrzucane są mi naboje do innych broni, których nie używam. Bo najwyraźniej właśnie amunicja do Rhino po prostu tutaj nie wypada z tych skrzyń. Ale to i tak właśnie nie jest problem, bo nawet jeśli ja zużyję naboje do Rhino i nawet jeśli nie będzie gdzieś w sklepiku, to i tak przecież mam Gadgetron PDA, czyli mój podręcznik, sklepik, z którego można skorzystać i gdzie wprawdzie naboje są droższe, ale jednak można kupić. I tutaj słuchajcie, jest kolejna złota śrubka. Normalnie idziemy tam, a złota śrubka jest tutaj ukryta na tym zielonym terenie. Muszę po prostu przelecieć na tą stronę. I teraz zjedźmy sobie tutaj. A właśnie. I zdobywamy ostatni sekret w grze. Czekam na trofeum. Pięknie. Bolt Commando. Złote trofeum za zdobycie wszystkich 40 złotych śrubek. I w tym momencie już stać mnie na absolutnie każdą złotą broń, tylko muszę czekać po prostu na możliwość jej
odblokowania. No bo jasne jest, że skoro za każdą złotą broń potrzebujemy nie tylko iluś tam srebrnych, ale też po 4 złote śrubki na każdą broń, no to potrzebujemy wszystkich 40, żeby kupić 10 złotych broni. Więc teraz jest to już możliwe, tylko że najpierw trzeba jeszcze przejść właśnie grę. Lecimy w takim razie dalej. No to teraz co? Zostały już tylko trofea, tak naprawdę chyba 3. Jeden za pokonanie Dreka, to oczywiste. Drugi za zdobycie wszystkich 10 złotych broni. No i trzeci oczywiście trofeum platynowe za zdobycie wszystkich pozostałych broni. Chyba o niczym nie zapomniałem. Dobra, tutaj nie musimy tych przeciwników eliminować, ale zróbmy to. Nie musimy ich eliminować, dlatego że będzie jeszcze okazja z nimi zawalczyć i ich zlikwidować, ale po prostu nie sposób nie skorzystać z Rhino w takim miejscu i obserwować tą destrukcję, jaka tutaj się czyni. Dawaj, dawaj, dawaj. Tam jeszcze strzelają stamtąd, kurczę? Jakimś cudem? Dobra, nawet o jeden pocisk za dużo. Co dalej? I tutaj jeszcze będzie Hydro Displacer chyba do użytku. Tak jest, po drugiej stronie. Więc znowu będę go musiał wybrać tutaj z tych gadżetów. Proszę bardzo. Tak jest szybciej, niż gdybym miał zmieniać ciągle do Quick Selecta. No i dobra, tutaj teraz przepłynąć. I oto jesteśmy po drugiej stronie. Kurczę, pamiętam ten poziom, jakbym naprawdę zagrywał się w niego dziś. I patrzcie tylko na to. Możecie ten panel doskonale kojarzyć, dlatego że jest to panel znany też z planety Quartu bodajże, czyli możliwość przetransformowania klanka w gigantycznego klanka. I właśnie jako ten gigantyczny klank mogliśmy tamtych wszystkich przeciwników, których ja załatwiłem z pomocą Rhino, to mogłem ich załatwić tutaj pod postacią tego gigantycznego klanka. Jednak teraz przynajmniej mamy bezpieczną drogę. A też chciałem właśnie skorzystać jednak z Rhino, żeby ich tutaj zlikwidować. Niszczymy wszelkie przeszkody na swojej drodze. No i słuchajcie, przed nami arena, już koniec tak naprawdę mapki. Wszystko zwiedzone. Tutaj oczywiście jest po prostu ten obszar szary, bo akurat przy tych ściankach nie szedłem. No niechcący nawet użyłem jeszcze tego specjalnego pocisku. No i jesteśmy na arenie. Hey! What the? Imbeciles! After all the trouble you've gone through, you're about to die right where you started. It's so poetic. This is it, Clank. Let's get him! Dokładnie, Ratchet. Dorwijmy go. Tutaj Drake powiedział, że za chwilę zginiemy w tym miejscu, gdzie rozpoczynaliśmy. Ale to się nie stanie. You might have been useful to me after all. Too bad you chose the wrong side. No niestety, zmniejszył teraz klanka. Drake żałuje, że wybraliśmy złą stronę, po której się opowiedzieliśmy i w ten sposób chciał nas ukarać. No i rozpoczyna się tak naprawdę właściwa część walki teraz, kiedy właśnie pod postacią klanka, znaczy Ratcheta, będziemy musieli go gonić. Nie mogło być tak łatwo, że będziemy z nim walczyć jako gigantyczny Ratchet. I powiem wam, że zginę teraz specjalnie, żeby mieć lepiej pełne zdrowie. Bo jeśli ja później w trakcie walki bym zginął, to musiałbym rozpoczynać od początku, z tego co pamiętam. A lepiej jednak mieć te zdrowie do pełna. Chociaż z 6 kulami powinienem sobie spokojnie też poradzić, ale wolę nie ryzykować. Teraz właśnie przed tą ostateczną walką sobie oczywiście zregenerujemy amunicję. Oh, that's a nice one. Ogólnie walka z Drakiem wcale nie jest taka trudna, ja sobie z nią zawsze radziłem bez większych problemów, nawet z użyciem zwykłych broni. A tutaj, kiedy będziemy jeszcze dodatkowo używać Rhino, to już w ogóle można go pokonać całkiem szybko. I chcę właśnie wam pokazać tą walkę z użyciem Rhino, żeby pokazać siłę tej broni właśnie, kiedy jej tutaj używamy na Draku. Po prostu, gdybyśmy na przykład strzelali z Devastatora, bo to jest chyba najlepsza inna broń, oprócz Rhino,
to zajęłoby to nam dłużej, ale też byśmy sobie poradzili. Cały czas atakujemy, unikamy tych bomb, które on rzuca. No i proszę, pierwsza faza walki już zakończona tak naprawdę. Po każdej fazie on właśnie niszczy nam tą ziemię tutaj. Musimy jak najszybciej przedostać się na drugą stronę, bo to zapada się. I możemy zginąć bardzo łatwo. Dobra, ale zdążyłem. Zamieniamy na swingshota i lecimy dalej. Tutaj też trzeba się spieszyć, bo jak tylko dotkniemy tych platform, to one od razu się zapadają. Ale jeśli nie ociągamy się zbyt mocno, to nie ma większych problemów, żeby przeskoczyć dalej. No i teraz znowu mamy kolejną arenę, gdzie znowu musimy mu odebrać część energii. I znowu się sytuacja powtórzy. Dobra. Proszę bardzo. No Rhino po prostu sieje tutaj prawdziwe zniszczenie, naprawdę. Tylko że tak jak mówię, no nawet gdybym używał Devastatora, to też bym go załatwił bez większych problemów, bo wystarczyłoby, żebym unikał tych ataków bombą. O, jeszcze zmienimy. Tylko że po prostu ataki Devastatorem właśnie trwałyby dłużej, bo mniej energii odbierają. Przez chwilę myślałem, że nie mam swingshota, ale to było mylne wrażenie. A, tutaj niespodzianka. Zawaliło się od razu. So it has come to this. Once I step on this ignition switch, a countdown will commence. The end of which signals the destruction of your pitiful world. There must be another way to make a home for your people. You think that's what this is about? Who do you think polluted our last world? I did. This is about one thing and one thing only. Cash! And lots of it. You see, I've been paid for every square inch of my new world. Once the inhabitants move in, I will begin polluting this world as well. Then the whole thing starts all over again. Ah, brilliant. Why, you evil little... Save it, Clank! We have to stop that timer! Power slam that button to terminate the countdown. To power slam, jump and press the R1 button. No i w tym momencie jest odliczanie. Jeśli w ciągu pół minuty nie wciśniemy tamtego przycisku... Ej, gdzie ja kurde jadę, no? Jeśli w ciągu pół minuty nie wciśniemy tego przycisku, to wtedy wszystko zostanie zniszczone, więc lepiej się pospieszmy. No i w tym momencie tak naprawdę poznaliśmy prawdziwą motywację Drake'a. Okazało się, że on wcale nie chce... Kurde. Okazało się, że on wcale nie chce zapewnić swoim ludziom, przedstawicielom swojej rasy, wcale nie chce zapewnić nowej planety, tylko chodzi mu tak naprawdę o pieniądze, bo okazało się, że to on zatruł swoją planetę Orkson. A pamiętacie, że to się od tego zaczęło, że on powiedział, że jego planeta jest zanieczyszczona i chce stworzyć nowy świat. Jednak okazało się, że to on celowo zatruł tą planetę, dlatego że będzie dostawał pieniądze za każdy tak naprawdę obszar jego nowego świata. Więc on chce zrobić coś takiego, że teraz będzie dostawał pieniądze, później jak mieszkańcy się osiedlą tą planetę, to on znowu ją zatruje i tak będzie powtarzał cały proces w kółko, zdobywając w tym momencie nieskończone tak naprawdę fundusze. Więc to pokazuje, jak naprawdę działa on bez skrupułów w ogóle i o nic się nie martwi, tylko o to, żeby dostawać pieniądze. No ale w tym momencie go pokonaliśmy, słuchajcie. Tak jak mówiłem, z Rhino poszło bardzo szybko. Ratchet? What's up? You know, this time I am thinking what you're thinking. Tym razem myślę dokładnie to samo, co ja, powiedział Ratchet do Clanka, bo chodzi oczywiście o to, żeby wcisnąć ten przycisk i zniszczyć tą nową planetę Drake'a, na której właśnie wylądował przed chwilą.
This can't be good. Tego nie przewidzieliśmy, że możemy mieć kłopoty z takiej zniszczonej planety. Ale udało się złapać. Phew, that was close. Clank, you can pull us up now. The servos in my arm appear to be broken. Broken? As in fall to our deaths broken? Yes. No niestety, ramię Ratcheta jest zniszczone, nie mógł nas wciągnąć. Ale i tak nas uratował przed upadkiem. That was close. Thanks. My arm appears to be badly damaged. Ah, you'll be all right. Clank powiedział, że ma mocno zniszczone ramię. Ratchet z kolei odparł, że wszystko będzie z nim w porządku. I odszedł. W tym momencie Clank pomyślał sobie, że to koniec ich znajomości, że Ratchet go po prostu opuścił. Hey, Tin Can! Ale oczywiście tak nie jest. Where do you think you're going? We still need to fix that arm. No właśnie, wciąż muszą przecież naprawić jego ramię i tak oto prawdziwa przyjaźń między Ratchetem a Clankiem będzie trwała nadal. Wcale się na tym nie zakończy. I mamy, słuchajcie, napisy końcowe, więc w tym momencie zakończyliśmy sobie grę Ratchet & Clank. Praktycznie już mamy grę ukończoną na 100% i jeszcze tylko pozostaje mi właśnie zdobyć te pozostałe 5 złotych broni, ale tak jak mówiłem, tego spodziewajcie się w następnym odcinku. A jako, że jest to już koniec samej fabuły, to pokuszę się o takie podsumowanie tej serii. No, dla mnie seria Ratchet & Clank jest dość ważna. Darzę ją dużym sentymentem, dlatego że właśnie pierwszy raz zagrałem w nią jeszcze już kilkanaście lat temu na PlayStation 2 i wtedy to było właśnie coś niesamowitego. Ja wam mówiłem już o tej grze, jakie ona w nowości wprowadzała. Mowa tutaj o tych otwartych światach, chociaż akurat jeśli chodzi o otwarty świat w platformówce, to już wcześniej wyszło Jak and Dexter od studia Naughty Dog, więc tutaj nawet ten świat w Ratchetie i Clanku był trochę mniejszy, bo tutaj on się opiera na pojedynczych etapach, a tam w Jacku i Dexterze ten świat jest bardziej połączony ze sobą. Jednak Ratchet & Clank wprowadził na pewno do świata platformówek to wykorzystanie broni. To jak one były tutaj wymyślne, dawało na pewno dość dużo do oryginalności tej produkcji. I do dzisiaj myślę, że ta gra naprawdę świetnie bawi. Ja grając sobie w ten tytuł naprawdę bawiłem się wciąż rewelacyjnie i przypominałem sobie te dawne czasy, kiedy przechodziłem grę niejednokrotnie. Powiem wam, że aż jestem zaskoczony, że tak dobrze ją pamiętałem, dlatego że jednak jakby nie patrzeć, sporo czasu minęło od tego momentu, jak wcześniej grałem chociażby na PlayStation 2. Ale cieszę się bardzo, że mogłem wam tą grę pokazać. Zawsze mnie cieszyły wasze komentarze, kiedy pisaliście, że również darzycie tą grę odpowiednim sentymentem i że fajnie jest wrócić do tej gry, chociażby za sprawą mojej serii, bo niektórzy z was mimo wszystko nie mają możliwości zagrania teraz, już dzisiaj w Ratcheta i Clanka, więc obejrzenie takiej serii, jakby nie patrzeć, jest jedynym sposobem, żeby sobie trochę odświeżyć wspomnienia, więc bardzo jest mi miło, że mogłem za sprawą tej serii trochę wasze wspomnienia odświeżyć, a przy okazji też i swoje. Jeśli chodzi o inne części Ratchet & Clank, to oczywiście teraz, kiedy to nagrywam, to za kilka dni, konkretnie 20 kwietnia 2016 roku, ukazuje się najnowsza wersja Ratchet & Clanka na PlayStation 4 i ją też będę nagrywał. Innych części na razie nie mogę obiecać, ale oczekujcie za kilka dni właśnie nowego Ratcheta na PS4. Tutaj zdaje się, że niedługo będą się kończyć napisy, więc poczekajmy sobie, bo tutaj widzę, że mamy już specjalne podziękowania, bo jeszcze powinien być film kończący to wszystko ostatecznie. Tutaj też podziękowania dla ekipy Naughty Dog, bo panowie z obu ekip współpracowali ze sobą. Do you have a problem with unwanted hair? Is painful itching in your nether regions causing you undue embarrassment? Do you just plain stink? Then you need this! The Gadgetron Personal Hygienator! Hi, I'm Steve...
Quark. And this little baby can take care of any grooming needs that are just too much trouble for you to handle yourself. Allow me to demonstrate. Oh, mommy. Turn it off! Turn it off! Okej, okazało się, że kapitan Quark po tych wszystkich tutaj wydarzeniach nadal funkcjonuje jako Steve. I... aha, teraz dostałem złote trofeum za pokonanie Drake'a. Nadal funkcjonuje jako Steve. McQuark się nazwał teraz Steve'em McQuarkiem i występował tutaj w reklamie jakiegoś gadżetu, który potrafi różne rzeczy wykorzystywać, różne rzeczy robić w mieszkaniu czy cokolwiek. I wyraźnie się ta reklama Ratchetowiście nie podobała i powiedział Clankowi, żeby wyłączył telewizor. I na tym się zakończyło tak naprawdę. Tutaj mamy właśnie podsumowanie naszych statystyk, czyli zdobyłem 40 na 40 złotych śrubek, 5 na 10 złotych broni, bo tak jak mówiłem, przy pierwszym podejściu można tylko 5 wykupić i 30 na 30 odblokowałem skill pointów, więc to jest już prawie wszystko, jedynie właśnie muszę teraz rozpocząć nową grę w tak zwanym trybie New Game Plus, gdzie możemy sobie zacząć. Zresztą tu jest napisane, że jeśli wciśniemy kółko, to rozpoczniemy nową grę z zebranymi do tej pory broniami, a także śrubkami. Więc ja teraz ten przycisk wcisnę, bo jeszcze można X wcisnąć i wtedy przeniesiemy się do momentu tuż przed pokonaniem Drake'a, no bo nie każdy musi chcieć od razu po skończeniu gry przenosić się do nowej gry plus, więc wtedy można właśnie teleportować się do miejsca przed pokonaniem Drake'a, aby jeszcze sobie pograć na normalnej rozgrywce. Aczkolwiek właśnie jeśli ktoś na przykład nie chce korzystać z jakichś gliczy na zdobywanie śrubek, a chciałby sobie zbierać normalnie śrubki, no to wtedy użycie nowej gry plus jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, bo przechodzicie wtedy całą grę z kupionym do tej pory arsenałem broni i wtedy zdobywanie śrubek jest szybsze. Ja w takim razie teraz wciskam kółko i teraz tak, widzę, że mamy teraz możliwość zapisania jeszcze gry, więc zróbmy to. Okej. No i mamy oczywiście wszelkie filmy przerywnikowe na początku gry, więc ja teraz poprzepuszczam je. Nie będziemy ich ponownie oglądać, bo to już znamy z pierwszego odcinka. No i rozpoczynamy wszystko znowu na planecie Veldin, w tym momencie, kiedy to Ratchet zobaczył Clanka, jak ten spada tutaj i tak naprawdę właśnie całą grę możemy sobie przechodzić od nowa w tym trybie Nowa Gra Plus, tyle tylko, że właśnie mamy zdobyte wszystkie bronie, mamy cały arsenał, ale warto o pewnych zmianach wspomnieć, bo mamy oczywiście arsenał broni dotychczas kupiony, dostępny, ale nie mamy na przykład większości gadżetów, bo te normalnie będziemy znowu zdobywać w miarę rozwoju fabuły. Jedynie się zachował gadżetron PDA. A jeśli chodzi o przedmioty, to tutaj też tylko kilka przedmiotów. Mamy Premium Nanotech i Ultra Nanotech, czyli ulepszenie naszego zdrowia. Mamy Mapomatic, czyli od razu możemy grać z zaznaczonymi złotymi śrubkami, chociaż te już zdobyłem wszystkie. Mamy Bolt Grabbera, czyli gadżet pozwalający na zdobywanie śrubek z dalszej odległości. I Persuadera, który obniża ceny w sklepie, chociaż też mi się to nie przyda, bo już wszystkie normalne bronie i tak wykupiłem. Odblokował się też tryb, a właściwie opcja Goodies, gdzie mamy różne dodatki jeszcze odblokowane, ale te pokażę wam dopiero w następnym odcinku, kiedy już będziemy mieli 100% i tam będę mógł wszystko wam zaprezentować z tych dodatków. Na razie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach, jak wam się gra podobała i oczekujcie na jeszcze jeden materiał, w którym już zaliczymy sobie oficjalnie 100% w tej produkcji. Cześć!